Dobra, dzisiaj będzie filmik na temat takiej listwy zasilającej do ATX-ów, zasilaczy, kupionej na Allegro za 26 zł, plus wysyłka paczkomatem 8 zł. Krótka historia, dlaczego to kupiłem. Dostałem w pracy zasilacz Akiga 500 W. Dużo komentarzy pod filmikiem, który umieściłem, było takich, że ten zasilacz po prostu jest tragiczny, wybucha i tak dalej. Na YouTubie też jest dużo filmików, jak te Akygi wybuchają. No ale też dużo ludzi nie wie o tym, że przeważnie te filmy w większości są nakręcone tak, że albo zasilacz był uszkodzony, gościu coś tam naprawiał, wymieniał, podłączał potem go pod zasilanie. Nie wiadomo, czy to zrobił dobrze, czy źle. No i bum. No i ludzie sobie myślą, o kurde, jakie galipa, nie? Ktoś mi jeszcze napisał gdzieś w komentarzu, że te zasilacze były testowane pod takim obciążeniem, do których one no, nie są przystosowane. No i też dlatego uszkadzały się. Ten mój zasilacz, jak było widać, działał. Nie było z nim problemów. I dlatego postanowiłem, że kupię taką listwę zasilającą, która jakby rozszerzy jego możliwości o zasilacz taki do różnych rzeczy. I tutaj mamy minus 12, plus 12, plus 5, plus 3, 3. No i wiadomo, pod plus 12 tutaj możemy maksymalnie chyba do 25 A coś obciążyć. Także dużo. Plus 5 jest do 20 chyba 1. Na tej tabliczce znamionowej, co jest na zasilaczu, jest wszystko pokazane, jaka linia może pracować pod jakim obciążeniem maksymalnym. No i zamówiłem. Dzisiaj przyszło. Będzie filmik pokazujący, jak otwieram tą paczuszkę i testuję to wszystko. Także tutaj jeszcze tylko do opisu, co mogę wam pokazać. Kompatybilna jest z portem ATX, z częściowym typem BTX, ilość pin 24, przełącznik tak. Fajna sprawa, super. Ma też otwory tutaj, gdzie możemy sobie to zamocować na jakąś płytkę. Generalnie fajna sprawa. No i jeszcze taki zasilacz mógłbym przerobić w ten sposób, że są takie fajne wyświetlacze. Może tutaj nawet będzie coś widać. Pokazujące jakieś obciążenie prądem i napięcie. Czyli mamy ampery i wolty. I to w połączeniu z tą płytką byłoby już fajne, fajne. Myślę, że zamówię takie z AliExpressu. Są fajne. A chodzi mi dokładnie, tylko jak to zapytać się. Płytka. Zasilacza. Zaraz zobaczymy, co nam wyskoczy. Nie. Kurczę, zapomniałem, jak to się nazywa. Płytka zasilacza. Miernik. Miernik prądu? O, coś tam. O, jest. O to mi chodziło. Tylko jak to jest panel miernik napięcia. I takie coś, jakbyśmy połączyli z tą płytką, co kupiłem. No to już jest cool. Fajne, fajne. Ile to 29 zł tutaj kosztuje? W Gotroniku, no to nie dziwię się, że tak dużo. Bo na AliExpressie to będzie o wiele, wiele tańsze. Zobaczmy sobie w ogóle, czy tutaj są jakieś jeszcze tańsze. No tutaj już mamy wypasione jakieś. O kurde. No to już świetnie podaje. Waty, ampery i wolty. I watogodziny.
70 zł. Czyli na AliExpressie będzie gdzieś po 30. A może nawet i taniej. 54. No to na AliExpressie też jest po 50 chyba albo 60 zł. No ale to już są fajne. Dobra, przejdźmy do filmiku. Ja tutaj się przełączę. I teraz sobie oglądajcie filmik z rozpakowania. Ja już nic nie mówię. Dobra, lecimy z rozpakowaniem paczuszki. Allegro zamówiłem do tego zasilacza Akiga taką listwę zasilającą, że można sobie zrobić z zasilacza ATX taki zasilacz. I zobaczmy, jak to wygląda. To nam tutaj wysłał sklep. Koszt tego tej listwy 26 zł plus paczkomaty 8. I zobaczymy, jak to wygląda. Mam nadzieję, że się dźwięk będzie nagrywał bez żadnych trzasków. Dobra, w takim pudełeczku jest zapakowane. To sobie damy na bok i zobaczymy. Param! Jest. Mamy. Fajnie wygląda. Muszę to wyciągnąć. Ja ten zasilacz otworzyłem, bo jeszcze bym z ciekawości to podłączył pod niego. No i mamy całą tą listwę. Powiem wam, że super na jakiś taki panel. Tylko żeby zrobić otwory, nie da się. Patrzę, jak to jest zrobione. Tutaj mamy przycisk on-off i to pewnie jest powiązane z tą zworką, co jest między zielonym a czarnym, tak się domyślam. On-off. Damy na razie na off, niech będzie. Sprawdzimy go. Bo tutaj minus 12, plus 12, plus 5, plus 3. Nie no, spoko, fajnie, fajnie wygląda. Dobra, ja idę po zasilacz. Sprawdzimy, czy on w ogóle się załączy. To jest nasz, kurczę, bohater. Już dostałem, kurde, linka do jednego filmiku, gdzie te zasilacze po prostu wybuchają. I powiem wam, że trochę się boję, ale z tego co zobaczyłem, to wybuchały wersje 400 W. No i też ktoś mi tam pisał, że pracujące w niestandardowych warunkach. Także pod obciążeniem jakimś non-stop albo za dużym. I tak to wyglądało potem na filmikach, że niby Akiga jest bardzo wadliwym zasilaczem, tak? Dobra, podłączymy sobie to do tego. Tylko jeszcze pytanie. Tak, i teraz jest pytanie. Muszę coś sprawdzić. Tok mi nie wejdzie. Chodzi o to, że mam wtyczkę 25 i czy tak ją podłączać? Tu wchodzi. Z tej strony. No na szczęście nie da się jej podłączyć w dwojaki sposób, że tak się wyrażę. Tylko z tej strony. Także z tej strony wepnę ją do końca, a z tej podłączę tutaj ten 12 V jest. O ile mi się uda to podłączyć. Powinno się. Dobra. Źle w ogóle robię. Bo to powinno się tutaj chyba jakoś wsunąć. Tak.
No, człowiek nie myśli i potem tak jest. Teraz mamy wszystko ok. Podłączone. Widzicie, co zrobię? Zrobię taki motyw, że podłączę tą taśmę. To będzie fajny teścik. To jest 12V, 5-metrowa taśma LED. Ona ma na 5 metrach pobór 16W. Także podłączymy sobie tą taśmę pod plus 12 tutaj. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, ja idę jeszcze po kabel, żeby go zasilić. Zasilanie wyłączone. Zasilanie podłączone. Minus, plus. I tylko będę musiał przyłożyć tutaj minus do GND, a plus do plus 12. Tylko patrzę się. Zróbmy inaczej w ogóle. Czy to się. W jaki sposób się montuje tutaj? Nie wiem dokładnie jeszcze. Kable. Gdzie to mi uciekło? Czy po prostu mam tylko tak je przykręcić? Zobaczymy, czy to mi się uda. Tu zrobię GND. Będzie taki mały test od razu tej płytki. Dobra, jedno niby mi się udało przykręcić, a będę musiał w tą stronę. Jak zakręcam, to żeby mi ciągło w tą stronę. A, czy to złapało? Jakaś lipa troszeczkę. Muszę się pomęczyć troszeczkę z tym, żeby to złapać jakoś w miarę tak, żeby. Lipa. Już bym wolał mieć takie tutaj zakończenia, jak są w kolumnach głośnikowych. Przynajmniej bym się nie pałował tak. No, straszne pałowanie. Albo ja po prostu czegoś tutaj jeszcze nie wiem. Ja sobie go troszeczkę o skrobie, bo teraz to jest, kurde, lipa totalna. Może mi jakoś to wyjdzie. Dobra, powinno trzymać. Powinno trzymać. Mam nadzieję, że nie zjaram taśmy LED. To mam podłączone. Zasilacz włączę. Zasilacz włączony. I teraz test. Robię na on. Na on, minus, plus, czy się zapalą. Świecą się. Czyli zasilacz mi. Tylko tu trzeba to po prostu dobrze podłączyć. A wiecie, co bym chciał jeszcze zrobić? Jeżeli mi się to uda,
pomierzyć napięcia, jakie są. Tylko niech mi to złapie jakoś w miarę. Dobra, zapomnij. Ja pomierzę takim mierniczkiem 20 V. 20 V GND. No zobaczymy. Na plus 3. 3,39. Tylko ten miernik też nie jest taki super dokładny. 3,39 ma na plus 3. Na plus 5. Na 5,30. Na plus 12, ile on daje nam teraz tu? 11,90. 11 i minus 12. 11,94. Także tak to wygląda, nie powiem wam, że całkiem spoko jest to. To generalnie ten zasilacz ma... Można nim zasilać kilka fajnych różnych rzeczy. Na przykład coś, co ma 3,3 V, co ma 5 V. A jeszcze raz sprawdzę, bo tu ma 3,3 V. No już mi się rozłączył. Rozłączył mi się, bo kurde, tutaj troszeczkę to jest do dupy to podłączenie. O, mało Boże. Ja to robię tak na kolanie, także nie dziwcie mi się, że tak to wygląda. Najważniejsze, żeby w miarę jakoś to pokazać. Plus 3 ma 3,39. 3,3. Miernik taki, wiecie, do samochodu, żeby zmierzyć, sprawdzić żarówkę. Muszę sobie jakiś miernik kupić lepszy. Ale tak z ciekawości jeszcze bym zobaczył, jakie ma tutaj na tym obciążenie, na tych innych. I tutaj zobaczymy, są dwa. Czarny, czerwony. Może tak. Czarny, czerwony. Nic. Dlaczego? Czarny, żółty. Nie łapie mi coś. Tutaj da się radę wpiąć jakoś. Kurde, ciężko. Dobra, zobaczę inaczej. Na tym. Da radę jakoś się tu dostać. Czarny. Czarny, żółty. Czarny i żółty ma 11,96. Czarny, czerwony ma 5,31. Sporo wyjść jest. Nie dość, że tutaj mamy z tego głównego 24 pin, czyli powiedzmy, że to jest, powiedzmy, że to 24 pin to będzie pewnie albo 25 amper, można maksymalnie coś, no 25 amper maksymalnie mógłbym obciążyć na tym. Czy diody się grzeją? Totalnie zimne. Totalnie zimne. Jeszcze wiecie, co by było fajne? Tylko to już mi się nie chce robić. Podłączyć i sprawdzić, ile amperów idzie na te diody. Tylko to już teraz mi się nie chce w to bawić, bo i tak kurde wszystko to na kolanie jest. 25 amper ma na tym maksymalnie 300 W pociągnie. 12 razy 25 to wychodzi 300 pewnie.
300 W. Na 5 V mogą obciążyć coś do 18 A i na plus 3 do 21. Czyli patrzcie, już wiem nawet do czego to wykorzystam. Mogę wykorzystać plus 5, 18 A. Czyli jeżeli bym wziął, zaraz wam coś pokażę. Kupiłem taki hub USB 3.0, który jest dodatkowo na zasilacz. I generalnie, tutaj jakbym podpiął mu 5 V, te 24, tak? Dobrze mówię? 20, nie, 20, 18 A, to na tych czterech gniazdach mógłbym podpiąć spokojnie jakieś 4 telefony i by mi ciągnęły z, pewnie z maksymalnym obciążeniem. No i na to Huawei P9 ciągnie mi 1,2 A czy jakoś tak. To takie 4 by mi pociągło bez problemu. Tylko musiałbym tutaj właśnie zasilanie podłączyć takie 5 V, które ma. Jak podłączę zasilacz 5 V 2 A, no to wtedy dwa telefony, ale to takie, które biorą załóżmy amper, no 4, które by brały po 0,5 A, może trochę więcej. No to już takie starsze telefony, które jakieś Nokia albo BlackBerry, które pobierają tak 0,6 A. Zresztą zrobię o tym filmik, bo to jest też warte uwagi. Genialne. Genialny hub pod USB 3.0. Kupiłem go, bo potrzebowałem więcej rzeczy podłączyć pod jedno wejście. Także widzicie, LEDy świecą. Taki zasilacz może sobie gdzieś leżeć zamontowany, to tylko wiadomo, teraz tutaj troszeczkę bym się bał po tych filmikach, co zobaczyłem, ten Akyga zostawić w domu włączony pod moją nieobecność. Jakby coś się zajarało, no to padaka by była. No i tak to wygląda. Jak macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach albo podzielcie się też swoją wiedzą na temat tego, jak to wyszło, jak to działa, co można by jeszcze, czy z co można by się jeszcze pobawić. I na tym zakończę filmik. Jak widzicie, wszystko działa bez problemu. Wyłączymy go teraz na koniec tym przyciskiem power off, suwakiem. I zasilacz powinien się wyłączyć bez problemu. Tak, wyłączył się. Działa. Nawet wiecie co? Była taka akcja, że go wystawiłem na OLX-ie. Nikt się nie zgłosił, znaczy nikt się nie zgłosił. Był jeden typ, który mówił, że przyjedzie o 19 godzinie. Napisałem, że go nie będzie do 20, to żeby już nie przyjeżdżał. No i nie przyjechał. Także jak mnie oglądasz, użyj kodniku, bo w sumie trochę zmarnowałeś mój czas i nie tylko mój, ale jeszcze innych ludzi, którzy pytali się o ten zasilacz. Może inna osoba by przyjechała i go wzięła. No ale stało się tak jak stało, nie przyjechał. Postanowiłem więc, że zamówię sobie tą płytkę. Ogłoszenie wycofałem. No i teraz dzięki temu mogłem sprawdzić, jak to wszystko działa z podłączonymi tymi LEDami. Także jest spoko. Kończę. Trzymajcie się. Pozdrawiam.